Cześć Wam, witam serdecznie na kanale Test Misja. Jestem trochę zestresowany, trochę bardzo, już od paru dni. Ja dzięki prowadzeniu programu znalazł mnie ktoś z producentów pewnego programu. Jest taki cykl nowy. Pewnie nie mogę jeszcze Wam zdradzić, później Wam opowiem. Jadę na plan zdjęciowy do pewnej telewizji, no takiej większej, światowej wręcz. I będę mówił, to będzie moje takie rozliczenie o pożarze Halistoczni, o tym, jakie były skutki tego wydarzenia, jak wpłynęły na moje dalsze życie. Bo takie jest właśnie zamierzenie tego cyklu, że co się dzieje dalej z tymi ludźmi. Jestem zestresowany, bardzo chyba słychać. No, w zasadzie to mi jest ciężko cokolwiek powiedzieć. Odezwę się do Was, jak było, powiem. Trzymajcie kciuki. Jest to duże wydarzenie i myślę, że to mi pomoże, trochę się wyładuje, że tak jak znajdowałem ciągle ukojenie w alkoholu i nie rozliczyłem się z tym, to jednak dzisiaj tak rozmawiałem z terapeutką, że ja jeszcze tego nie przepracowałem, ja się z tym nie pogodziłem. I to, co rok temu, gdzieś spotkałem młodego człowieka, takiego 20-letniego, on był zdziwiony, że jeszcze ktoś tam w ogóle pod ten pomnik jeździ, że my to przeżywamy i w ogóle, że to życie idzie dalej i tak dalej, i tak dalej. To tak nie jest. I póki ja o tym nie myślę, nie rozmawiam, to faktycznie dni zdają się lecieć jeden po drugim, tygodnie, miesiące, ale to tak naprawdę tkwi tam w środku. Ja dzisiaj doskonale, moi drodzy, wiem, że tu nie chodzi o alkohol. Tu chodzi o ten żal. No to wszystko, co było wcześniej. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, co ja będę dzisiaj mówił, bo ja po prostu się cofnę te 26 lat. Już mam niewyróbę. A propos live'u, to widzicie, ja to nagrałem, dlatego że pomyliłem się. To z komputera się okazuje, że można wysyłać, a nie można mobilnie wysyłać. Jest potrzebne to 1000 lajków, także tam to podtrzymuje i tak, że to 1000 lajków, więc bez podtekstów. Zaraz dojeżdżamy, dziękuję, do usłyszenia.